jakimi was widzi Bóg dzisiaj. Widzi was jako jedność. Widzi ciebie, Michale, jako męża, jako człowieka godnego tego, abyś przyjął Ewę. I widzi Ewę jako twoją partnerkę, twoją żonę, twoją przyjaciółkę, towarzyszkę, która stała się godną tego, aby być drogą twojego zbawienia. Michał otrzymał moc, aby kochać Ewę taką mocą, jaką Chrystus ją ukochał. Aż do końca. Ewa otrzymała taką moc, aby ukochać Michała i nikogo innego, tylko Michała. Innego nie będzie umiała kochać. Taką mocą, jaką Chrystus ukochał ją samą.